Psalm 103, przewidziany na dzisiejszą liturgię, zaczyna się od słów: Błogosław, duszo moja Pana. Błogosławić, z łacińskiego benedicere, znaczy dobrze mówić. Dobrze mówić o Bogu. Błogosławić Boga. To dobrze o Nim mówić. Dobrze o Nim myśleć i może warto dziś zapytać się samego siebie. Jaki jest mój obraz Boga, do którego się modlę? Jak o Nim myślę? Jakie pierwsze skojarzenia przychodzą mi na myśl, gdy usłyszę słowo Bóg? To pytanie zadałem ostatnio podczas rekolekcji również dzieciom. Różne były odpowiedzi. Odpowiedzi: wielki, mocny, straszny, ale też i miły, łagodny, dobry, kochający. Ostateczne objawienie Boga mamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Trzy słowa. Bóg jest miłością. I nie wolno nam pozwolić, aby szatan wyrwał z naszego serca tę prawdę. Bóg jest miłością. Wszelkie inne manipulacje, posądzanie Boga o zło, o cierpienie, że On miałby być tego źródłem, nie są właściwe. Są kłamstwem. Wierutnym kłamstwem, które od wieków ludzkości zasiewa szatan w serce. Wszelkie zło i cierpienie to przecież jest owoc naszej wolności, naszej wolnej woli. To człowiek wybiera. To człowiek wybiera, że chce zabić drugiego. To człowiek wybiera, że chce kogoś wykorzystać. Nie Bóg. Bóg jest z tymi wszystkimi, którzy cierpią, którzy są wykorzystywani, odtrącani, odrzucani. Sam w Jezusie swoim Synu wziął krzyż cierpienia, odrzucenia, samotności. On wie, co to znaczy. I dziś, siostry i bracia, błogosławmy naszego Pana. Naszego Pana, który łączy się, utożsamia się z człowiekiem, szczególnie w chwilach cierpienia. Błogosławmy Pana. To jest nasze zadanie. A na dzisiejszą niedzielę, aby właśnie nam przypomnieć o tym, jak wiele wycierpiał Chrystus z miłości do nas. I aby to właśnie rozważanie Jego męki, Jego miłości wyzwoliło w nas to pragnienie błogosławiania i uwielbiania Boga, chciałbym przedstawić krótkie preludium chorałowe Jana Sebastiana Bacha, oparte na melodii, którą znamy chociażby z pieśni O głowo uwieńczona. Preludium chorałowe Herzlichstut mich verlangen w katalogu dzieł Bacha numer 722 nagrałem na organach Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. Są to organy Gustawa Heinze, największy czynny romantyczny instrument na terenie województwa lubuskiego, który w tym roku obchodzi swoje setne urodziny. Zapraszam więc do wysłuchania tego utworu, preludium chorałowego Jana Sebastiana Bacha, Herzlichstut mich verlangen, i zapraszam również do odwiedzania i korzystania z tych naszych wspólnych, coniedzielnych spotkań ze słowem i muzyką. Jeśli mogę mieć taką prośbę tych, którzy stale oglądają, abyście Państwo też udostępniali te katechezy, spotkania ze słowem i muzyką, by dobre słowo, dobra muzyka docierały do jak największej liczby osób. Szczęść Boże i do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Thank you.